specjalne okazje wkładam uśmiech wyjściowy, gdy obcy wzrok na mnie pada. Cień mój postawę prostuje. Cień mój postawę prostuje. Zaczęła się od tego, kiedy Marcin sobie kupił mandolinę i chciał sobie pograć na mandolinie. I zadzwonił do mnie i powiedział, ej, weź gitarę, coś tam pogramy razem, zobaczymy. Zaczęliśmy sobie razem grać, to zaczęło, że tak brzydko powiem, żreć. I wkrótce stwierdziliśmy, że dobrze by było, żeby ktoś tam śpiewał z nami. Pojawił się Bartosz, z którym śpiewaliśmy w Soli Bytkowskiej. Brakowało nam jeszcze solówek, no bo nie byliśmy za dobrzy w solówkach. Na szczęście przypomniałem sobie o moim koledze z liceum, Wojtku, który zgodził się z nami popróbować, z nami pograć. I tak się ten skład ustalił. Mam pewność, nikt z tego nie wie. 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 Że nie mam pewność, nikt z tego nie wie. Się łatwo zaczęło robić piosenki, bardzo szybko powstawał materiał, co nas bardzo cieszyło i dawało motywację do dalszej pracy. Wkrótce, właściwie po pół roku grania razem, już mogliśmy zagrać pełnowymiarowy koncert, co nieczęsto się zdarza w zespołach. Ten rok był obfity właśnie w różnego rodzaju festiwale, koncerty dzięki właśnie ludziom, których poznaliśmy na festiwalach. No i tak to się rozpędziło jakoś. No i trwa. Mogliśmy dzięki temu nagrać płytę. No i tak leci. Prace nad płytą zawsze są takim trudnym momentem, ale i ciekawym, bo właściwie wchodzisz do studia i jeżeli nie jesteś doświadczonym muzykiem, bo chyba nie można tak w naszym przypadku powiedzieć, jesteśmy hobbystami, po prostu lubimy to robić. Weszliśmy do studia i każdy z nas się rozglądał, za co się to chwycić. No, zajął się nam Jacek Wąsowski i to bardzo fajnie zrobił. Każdemu z nas podpowiedział. Nagrywaliśmy od końca listopada. Choćby mnie bito co ranek, to nie dam poznać po sobie. Przekupstwo też nic nie wskóra, ze światem się nie rymuje. Ze światem się nie rymuje. Samo nagrywanie było fajne, bardzo tak zgraliśmy się i rzeczywiście był to dobry czas dla zespołu. Natomiast później, kiedy czekaliśmy już na pracę Jacka, on tam to wszystko miksował, te ślady dodawał, różne nawet jakieś swoje pomysły, no to był najtrudniejszy czas, kiedy chcieliśmy już mieć tą płytę w ręku. I niedawno się ukazała na szczęście, także zapraszamy do kupna na stronę. Próbują nas wrzucić do szuflady z pod tytułem Poezja śpiewana. No nie za bardzo się chyba z tym utożsamiałem, bo też nas żadni poeci. No myślę, że ociera się ta muzyka o krainę łagodności, ale też nie tak jakby typowo dla tego gatunku muzycznego. Wydaje mi się, że troszeczkę jednak odbiegamy też naszym stylem i tym, czym gramy od... No albo i nie, po prostu. Żałosnym jest żałowanie, 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 żałosnym jest żałowanie. Facet jest też wrażliwy, tylko raczej rzadko kiedy to okazuje i rzadko kiedy stara się, albo właściwie w ogóle chce wyjść i te swoje emocje pokazać na zewnątrz. Na pewno ta muzyka, którą gramy, jest pokazaniem emocji człowieka. Ja jestem głównym wokalistą, a tekściarzem naszym jest nasz bardzo dobry przyjaciel Piotr Adamski, pozdrawiamy. I Piotrek właśnie nam dostarcza poprzez Michała teksty, Michał je daje mnie, ja je tak gromadzę na półce. No i jak już jest tak wystarczająco ich dużo, na próbę przynoszę teksty, chłopaki już mają jakąś muzykę,
No i wtedy pracujemy nad daną piosenką. Z pretensją do siebie, bez rytmu w strofach i w życiu, ze strachu przed własnym zimnem, pod kołdrą cynizmu nocuję. Pod kołdrą cynizmu nocuję. Ja wcześniej grałem szanty w zespole poprockowym, Michał też, Marcin no i mamy tam jakieś doświadczenie muzyczne, poza tym słuchamy dużo muzyki, ale tak ostatecznie doszliśmy do tego, że chyba taki zespół teraz jest na topie, Mumford & Sons, Nickel Creek i Punch Brothers, takie trzy zespoły to były chyba, które najbardziej wpłynęły na naszą twórczość. Staraliśmy się podejść do widza bardzo rzetelnie i profesjonalnie i właściwie wszystko, co robiliśmy, chcieliśmy robić dobrze. Jeśli czegoś nie potrafiliśmy robić, to tego sami nie robiliśmy. Dlatego też teksty są pisane przez kogoś, kto się zajmuje tekstami. Strona internetowa jest zrobiona przez kogoś, kto się zajmuje informatyką na co dzień. I tak dalej, i tak dalej. Co za tym idzie, też nasz strój. Staraliśmy się wyglądać elegancko, ale też jakby w jakiś sposób się utożsamiać jako zespół. I wybraliśmy taki strój. Miało być pierwotnie troszeczkę w stylu lat 20. takie retro. Zostały czarne krawaty i biało-czarne zestawienie. I tak, i to się okazało, że to się podoba. Wstyd mi przed światem, wstyd. 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 Że wstyd mi przed światem, wstyd. Się przed światem, wstyd. Wstyd mi żałuję. Mieszkam w Chorzowie od 8 lat w tej chwili, więc już w jakiś sposób czuję się chorzowianinem i też chorzowianin z nami jest tu. I z Chorzowem na pewno czujemy się związani, na pewno też ze względu na festiwal, między innymi PAW i ze względu na ludzi, z którymi się zaprzyjaźniliśmy, którzy są z kulturalnych placówek Chorzowa i którzy naprawdę, naprawdę nam bardzo pomagają, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Emocje adresowane z błędem ortograficznym w imieniu nie doszły i nie wróciły. Czas je do reszty popsuje. Czas je do reszty popsuje. Nienapisanych listów, gestów i słów niepotrzebnych, trochę też zaniechania, że nie do wszystkich pasuje. Że nie do wszystkich pasuje. Nie chodzę tamtędy jak kiedyś. 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 Nie chodzę tamtędy jak kiedyś.